Witam, mam na imię Daniel Ortega i dzisiaj rozmawiamy o dość trudnym temacie. Dzisiaj mówimy o związkach na odległość. Wielu z Was prosiło mnie o ten filmik już dawno, dawno temu i zakładam, że są teraz trzy typy osób, które mnie oglądają. Ci, którzy chcą po prostu się dowiedzieć mojej opinii na ten temat, ci, którzy tylko czekają, aż im powiem, że to jest dobry pomysł i powinni to zrobić. I są jeszcze ci, którzy tylko czekają, aż im to wybije z głowy. Ja osobiście mam w tym doświadczenie. Byłem w paru związkach na odległość. W sumie byłem w związku na odległość z moją pierwszą miłością, więc wiem, jak to jest. Wiem, jakie to jest trudne, wiem, ile to kosztuje i jak bardzo trzeba się poświęcić. Więc czy warto pakować się w związek na odległość? Mimo, że nie mogę za Was zdecydować, bo to Wy jesteście panami albo paniami własnego losu, to mogę Wam powiedzieć, co się z tym wiąże i jakie ryzyko się z tym wiąże. No ale najczęściej zaczyna to się w ten sposób, że jedziecie sobie na wakacje albo na urlop i tam spotykacie tą śliczną dziewczynę, z którą od razu iskrzy. Macie ze sobą tyle wspólnego, oprócz miejsca zamieszkania. Albo poznajcie kogoś przez internet, czy to przez Facebooka, przez Instagrama, czy przez Tindera, albo inne portale społecznościowe. I rozmawia się Wam bardzo dobrze, normalnie byście już się dawno spotkali, ale mieszkacie daleko od siebie. Fatalne uczucie. Więc co teraz? Zostawić to i iść dalej ze swoim życiem, czy walczyć i próbować? Jak mówiłem, ja byłem w trzech związkach na odległość i każdy był krótszy od następnego. Głównie dlatego, że z wiekiem zdobywałem doświadczenia i wiedziałem, co się z tym wiąże. Pierwszy trwał może troszeczkę ponad półtora roku. Drugi 2-3 miesiące, a trzeci 2-3 tygodnie. Więc co to znaczy? W pierwszym byłem zakochany i wiadomo, jak to jest. Ta energia nas rozpiera. Nie ma rzeczy, której byśmy nie chcieli albo nie mogli zrobić dla tej osoby, albo nie ma poświęcenia, które by było dla nas za duże. W drugim byłem starszy i bardziej doświadczony. Co za tym idzie, dojrzałem emocjonalnie i nie było tak łatwo mi się otworzyć. W trzecim moja garda emocjonalna była praktycznie nie do przejścia, bo doświadczenie, odpowiedzialność i logiczne podejście do życia wzięło górę. Czy to znaczy, że stałem się przeciwnikiem związków na odległość? Nie, ale wiem, że ja nie jestem w stanie poświęcić się w ten sposób. Mam obowiązki, mam cele, karierę, które stawiam na pierwszym miejscu. I wiem, że los w odpowiednim miejscu i w odpowiednim momencie w moim życiu postawi kogoś na mojej drodze. Ale co z Tobą? Co Ty masz zrobić? Otóż przeanalizujmy sobie, jak wygląda związek dwojga osób. Według mnie związek dwojga osób między innymi polega na tym, że mogą sobie dać coś, czego nie może mieć nikt inny. Coś jak bliskość i intymność. I okej, niektórzy jeszcze powiedzą, a co z zaufaniem, a co z rozmową, a co ze zrozumieniem, a co z pocieszeniem. I tak, zgodzę się, ale to są rzeczy, które może dać Tobie przyjaciel albo nawet nieznajomy na ulicy w niektórych przypadkach. A bliskość, intymność, seksualność, jeżeli jesteś w odpowiednim wieku, to są rzeczy, które są bardzo ważne w związku. Jeżeli tego nie ma, to jest tylko kwestia czasu, zanim te uczucia, które trzymały razem ten związek, zaczną się ulatniać. Więc związek dwojga osób polega na tym, żeby nie być tylko ze sobą myślami i duchowo, jakkolwiek chcecie to nazwać, ale też fizycznie. Jest ta potrzeba pocałowania, przytulenia, tego kontaktu intymnego. Tego czegoś, co możesz dać tylko tej specjalnej osobie. A w związku na odległość tego nie ma. A jeżeli jest, to jest bardzo rzadko albo nieregularnie. Więc tak, jest bardzo trudno podtrzymać ten ogień, jeżeli nie ma tego kontaktu fizycznego. Jeździmy tam jak najczęściej się da. Rozmawiamy telefonicznie, SMS-y, Skype, Facebook, praktycznie codziennie. Niektórzy nawet sextują, czyli takie sexy, sexy SMS-y, albo sexpują, czyli taki sexy, sexy Skype. Robimy wszystko, co możemy, żeby podtrzymać ten ogień, ale z czasem jest coraz trudniej. Zalety i wady związku na odległość dla każdego mogą być troszeczkę inne. Oczywiście mamy więcej czasu dla siebie i praktycznie nie mamy ograniczeń. Możemy się skupić na naszej pracy i samorozwoju. Poznajemy też siebie. Sprawdzamy, jak bardzo możemy się poświęcić dla drugiej osoby. Uczymy się też żyć w niekomfortowych warunkach emocjonalnych, co nas umocni na przyszłość. Są momenty, kiedy nam bardzo brakuje tej osoby i chcemy się z nią spotkać, dotknąć, przytulić, pocałować, ale nie możemy lub nie będziemy mogli przez jakiś czas. Jest to bardzo niekomfortowe uczucie. Również jesteśmy narażeni na konkurencję. Słuchajcie, prawda jest taka, że jesteśmy tylko ludźmi. I w momentach, kiedy nie mamy przy sobie tej bliskiej osoby przez długi, długi czas, jest nam łatwo ulec komuś innemu. Czego kwiata jest pół świata.
tobie, tak jak i tej drugiej osobie, ktoś przez przypadek może wejść w drogę. Ktoś, kto jest na miejscu. Ktoś, z kim się też fajnie rozmawia i ktoś, z kim będziemy mogli się spotykać cały czas. Każdy z nas jest trochę mniej lub bardziej odporny na to. Ale w końcu może to się skończyć zdradą albo zerwaniem, jeżeli chcemy być w porządku wobec tej drugiej osoby. Więc podsumowując, co ja sądzę na temat związku na odległość? Są one trudne i ryzykowne. Możesz narazić się na więcej bólu emocjonalnego, niż jest ci to potrzebne do szczęścia. Ja osobiście bym się w takie rzeczy nie mieszał, jeżeli w bardzo krótkim czasie nie byłoby możliwości mieszkania bliżej siebie i spotykania się regularnie. Ale ty możesz być inny. Znam historię związków na odległość, które skończyły się szczęśliwie i jednym z przypadków jest osoba, którą trenuję. Po 3 latach związku na odległość zamieszkali razem. Więc na końcu to wszystko spada do waszej wytrwałości i determinacji. I umiejętności pielęgnowania i podtrzymywania tego uczucia. Podkreślam słowo waszej. Związek składa się z 2 osób, nie jednej. Jedna osoba nie może starać się bardziej od drugiej. Nie będzie łatwo, będzie cholernie trudno. Ale czasem się udaje. Czasem. Jakakolwiek będzie twoja decyzja i czy będziesz słuchać serca, czy rozumu, podejmij tą decyzję z jajami. I bądź w niej konsekwentny. W 95% przypadków związki na odległość po prostu nie wychodzą. Ale kto wie, może ty będziesz w tych 5%. Więc myśl logicznie, czy idziesz za głosem serca. Jak mówiłem, decyzja jest tylko twoja. Ale cokolwiek postanowisz. Powodzenia i do zobaczenia następnym razem.